Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkie znaki Zodiaku na czytaniu tygodniowym. No i bez przedłużania zapraszam, jak to u mnie, wszystkie barany jako pierwsze. Witam barany na tygodniówce. Zobaczymy sobie w takim ogólnym przekazie, co tam ten tydzień przygotował dla Was. Dzisiaj trochę zmiana formatu, bo zawsze robiłem na trzy karty, dzisiaj troszkę więcej. To będzie taki ogólny przekaz. No i zaraz zobaczymy, co tutaj może Wam się ukazać, drogie barany. Zapraszam. Okej. No, słuchajcie, powiem Wam tak. Tutaj będzie namiętnie. Tutaj będzie namiętnie, tutaj może się pojawić jakiś taki, jak, no ktoś może się pojawić w waszym życiu, kto po prostu jakby będzie was bardzo pociągał. Obojętnie, czy to będzie, czy słucha mężczyzna, czy kobieta, to może być mężczyzna, to może być kobieta, ktoś bardzo pociągający. I tak jakby karty wskazują na to, żeby też za bardzo w tę energię nie iść, tylko bardziej jakby skupić się na tym, co jest w domu, co jest w rodzinie i tak dalej. Ponieważ no tutaj może to się pojawić jakiś taki przelotny romans, tak dosłownie powiem. Z grubej rury, jak to się mówi, zaczęliśmy to czytanie. No ale co tam widzę, czuję, co tutaj jest w tych kartach. I uwaga, bo tutaj taka osoba może się Wam pokazać. To raczej nie będzie coś na stałe, ale faktycznie no, gdzieś tutaj może się ktoś taki wyłonić. No i teraz pytanie, jak baran się do tego ustosunkuje? Czy baran będzie chciał pójść w tę energię, czy baran raczej na chwilę obecną chce sobie od pewnych takich aspektów związanych z emocjami odpocząć? Tak? No tutaj tak na pierwszy rzut oka mi się pokazuje. Co jeszcze dla Was? No uważajcie, słuchajcie, no uważajcie, bo tak naprawdę ten przelotny romans niby z jednej strony może nie przyniesie czegoś trwałego, ale z drugiej pokazuje, że nie chcę mówić o ciąży, bo w ogóle nie lubię na takie rzeczy kart stawiać, ale faktycznie no, w tym przypadku może się coś wymknąć spod kontroli. Czyli jakby to powinno być na krótko, a Wy możecie nawet chcieć czegoś więcej. Tak? Możecie chcieć czegoś więcej, bo jakby widzicie, że to Wam jest potrzebne i to Wam w czymś pomoże. No nie wiem, czy taka relacja może pomóc, no to jest czytanie ogólne, także jakby no nie będę tutaj mówił, czy to faktycznie pomoże, czy też nie, ale Wy możecie mieć taką jakby potrzebę czegoś nowego, powiewu, świeżego powietrza, no i właśnie przychodzi jakiś, czy to kochanek, czy to jegomość, czy to jakaś pani, która faktycznie no, da powiew świeżego powietrza, tylko pytanie, czy nie będzie to robione stricte na zasadzie zaspokojenia swoich potrzeb. Także tutaj, no barany, ciekawe to czytanie, ciekawie zaczęliśmy. Uważajcie na to wszystko. Z jednej strony faktycznie może Wam to pomóc, bo będzie to coś nowego, czego być może baran oczekuje, ale z drugiej strony no może być to nietrwałe, może to być tylko na chwilę, więc jeżeli zakończycie na gdzieś tam krótkiej przygodzie, że tak powiem, tę relację, no to jeszcze będzie w porządku dalej. Może to być troszkę niebezpieczne, tak? Także na to uważać. I tutaj też, tak jak powiedziałem wcześniej, skupiać się na sprawach domowych, na kwestiach rodzinnych, bardziej skupiać się też na sobie. I tutaj widzę, że ogólnie baran będzie chciał sobie bardzo dogadać w tym tygodniu. Coś takiego jest Wam potrzebne, żeby się odbić od tego, co jest obecnie u Was w życiu. Wiecie? Mam takie poczucie, takie wrażenie, tak mi intuicja po tych kartach podpowiada, że Wy bardzo myślicie o sobie i bardzo czegoś nowego potrzebujecie i jakakolwiek nowa sytuacja, okoliczność czy osoba w Waszym życiu się pojawi, to Wy z łatwością w to wejdziecie, bo po prostu mówicie, to jest dla mnie. Ja tego chcę. Tylko uważać, żeby to się nie przerodziło w coś niepożądanego, koniec końców. Dziękuję, ja Was z tym przekazem zostawiam. No i do następnych czytań. Pięknego tygodnia, barany. Hej. Dobrze, ja witam serdecznie, zapraszam wszystkie byki. Cześć, byki, na czytaniu ogólnym tygodniowym. Zaraz sobie zobaczymy, co tam
dla Was na ten tydzień kapce przygotowały, a co ja chcę dodatkowo powiedzieć. Dzisiaj trochę zmieniamy format, bo jak do tej pory, zresztą dawno nie było tej tygodniówki, ale jak do tej pory były gdzieś tam trzy karty, tu jest jakaś karta emocji, teraz zmieniłem to sobie po prostu na taki rozkład ogólny i zobaczymy, co mam Wam do powiedzenia. Zapraszam wszystkie byki. Powiem tak, od problemów nie uwolnicie się jakby w błyskawiczny sposób. Jeżeli będą pojawiały się w tym tygodniu sytuacje, gdzie pojawi się faktycznie jakiś problem, to trzeba na spokojnie do tego podejść. Nie może to być jakichś gwałtownych ruchów, tylko jakby byk sobie uświadomi, że żeby ten problem się zakończył, to ja muszę troszkę to przeanalizować, troszkę sobie jakiś plan ułożyć. I dopiero potem konkretnie się od tego odetnę. Więc jeżeli faktycznie pojawia się jakiś problem, coś dźwigacie ze sobą, to wy to możecie skończyć, ale odpowiednim konkretnym planem, a nie jakimiś takimi szybkimi działaniami, które no nie do końca ten problem rozwiązują. Tak tutaj powiem. Zobaczymy, co tutaj jeszcze występuje. Tutaj mamy drugiego pazia. No właśnie tutaj będzie mimo wszystko taka porywczość, że jakby za wszelką cenę chcę coś rozwiązać, a to nie na tym rzecz polega. Na spokojnie, tak? Bo wy jakby wiecie, jak się za to zabrać, wiecie, jak z tym skończyć, królowa mieczy, ale trzeba troszkę jakby konkretnego planu. A co, z czym to się może wiązać, ten kłopot? Na spodzie mamy trójkę mieczy. Wysoce prawdopodobne, że coś na tyle emocjonalnym może w tym tygodniu być do przerobienia. Może to być jakaś lekcja i tutaj nie należy się obawiać, nie należy się martwić i mówić, że raz temu i znowu zrobił jakieś nieodpowiednie czytanie i w ogóle co to jest za tarocista. No tak mi leci i tak mówię. Więc podkreślam, jeżeli jakikolwiek problem się pojawi, to można go jak najbardziej z łatwością rozwiązać, ale trzeba do tego chłodnej głowy i jakiegoś konkretnego planu. Żeby tutaj zbyt dużej porywczości nie było, żebyście się nie dali zapędzić w kozi rog, byczki. I to coś może być właśnie związanego z emocjami, bo ten spód mi to ładnie tutaj zobrazował. Więc spokojnie, pamiętajcie o tym, że dziesiątka buław to jest też karta końcowa, więc tak naprawdę jesteście na finiszu i ten problem zaraz można rozwiązać. Tam już w tle widzimy, że te chmury już, że tych chmur jest coraz mniej, zaczyna wychodzić słońce. No a co za tym idzie? Zaczynacie się budzić, zaczynacie jakiś problem rozwiązywać. Tylko tak jak powiedziałem, żeby tutaj takiej porywczości nie było, ten spokój jest tutaj potrzebny, bo w tym tygodniu faktycznie gdzieś na tle emocjonalnym możecie się zmierzyć z czymś, co będzie po części trochę, troszkę w środku bolało. I to trzeba będzie rozwiązać. Jak pozbyć się tego bólu, jak pozbyć się ewentualnie tego problemu i wy sobie jakby świetnie zdacie sprawę i usmysłowicie, jak to zrobić, tylko jeszcze raz podkreślam, na spokojnie i na chłodno. Żeby nie było tutaj jakichś niepotrzebnych, chaotycznych działań, drogie byki. Także tak w dużym skrócie, tak sobie zmieniamy ten format i tak w dużym skrócie od dzisiaj będę mówił, co przyniesie ten tydzień. No tydzień to jednak jest mało, tak, w przeciągu naszego całego życia, więc myślę, że taki format jest dosyć odpowiedni i tutaj byki poradzą sobie świetnie, tylko tak jak mówię, jeżeli ten spokój będzie zachowany, to ten problem po jakimś czasie tak naprawdę dla Was się okaże pestką, tak? Niczym takim istotnym. Bułka z masłem tak naprawdę rozwiąże to w prosty sposób, tylko po prostu muszę podejść do tego na spokojnie, a jak dobrze wiemy, pozytywne, jak i negatywne sytuacje non-stop się u nas w życiu zdarzają, więc no nie mogę Wam czytać 100% pozytywnie. Rozwiążecie jakiś problem, który w dalszej perspektywie da Wam jakiś profit. I tego Wam życzę. Wszystkiego co najlepsze, byki. Do zobaczenia na następnych czytaniach. Dzięki. Hej. Dobrze, a ja witam serdecznie, zapraszam wszystkie bliźniaki, cześć bliźniaki, na czytanie ogólnym pod tytułem, no, tygodniówka, jaki tutaj tytuł, wielkiego tytułu tutaj nie ma. Słuchajcie, tylko zmieniamy sobie format, bo jak do tej pory były trzy karty, tu jest tam jakaś karta emocji, dzisiaj sam tarot. I ogólny rozkład, z jaką ogólną taką sytuacją możesz się w tym tygodniu zmierzyć, co ten tydzień ewentualnie może Tobie przynieść, zapraszam wszystkie bliźniaki, zaczynamy. Słuchaj, jeżeli szukasz pomocy, jeżeli potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek sytuacji, czy to w kwestiach finansowych, czy to w kwestiach emocjonalnych, czy gdziekolwiek, to wiedz, że najprawdopodobniej otaczasz się fajnymi ludźmi, którzy Tobie będą w stanie pomóc. Czyli tutaj bym
wskazywał na znajomych, na rodzinę. I tym samym ewentualnie możecie sobie jakby zakończyć jakiś problem. Czyli trzeba tutaj poczuć, że wy nie jesteście sami, drogie bliźniaki. To jest bardzo istotne i wy to też w tym tygodniu zrozumiecie, że jakby ja nie zawsze muszę sama rozwiązywać wszystkie problemy. Są takie okoliczności, takie momenty, że mam bliskich, mam znajomych, przyjaciół, jak zwał, tak zwał, przez tego słowa nie trawię, to właśnie sobie uzmysłowicie, że oni są nie tylko po to, żeby sobie wypić kawkę czy winko wieczorem gdzieś tam, tak? Tylko też na przykład porozmawiać, ewentualnie się wyżalić, cokolwiek, jakikolwiek problem, bo podkreślam, że to jest czytanie ogólne, więc ciężko jasno sprecyzować. No właśnie. I poprzez taką pomoc, poprzez taką być może nawet rozmowę zwykłą, poczujecie to umiarkowanie, poczujecie ten spokój, poczujecie, że też macie na kogo liczyć i nie jesteście sami. A to dla was być może właśnie w tym momencie jest istotne, że nie chcecie być sami, chcecie czuć, że macie kogoś obok, no i właśnie ci ludzie wam bardzo tutaj będą towarzyszyć i was wspierać. Tutaj też widzę jakieś takie kwestie związane z finansami na plus, więc może być jakaś podwyżka, może być jakiś dodatkowy zarobek ewentualnie. No i co bardzo istotne, jako uwaga na spodzie piątka pucharów symbolizuje i sygnalizuje mi to, żeby po prostu, jeżeli jakiś problem będzie rozwiązany, jeżeli będzie jakaś rozmowa z kimś, jeżeli będzie bardzo miło spędzony czas z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, to żeby o tym pamiętać i żeby się z tego cieszyć, bo możecie tak naprawdę cieszyć się, ale na krótką metę, a potem jakby znowu będzie niedostrzeganie czegoś. I właśnie to o tym symbolizuje ta piątka pucharów, żeby na to uważać, żeby to nie występowało, tak? Cieszę się, mam przy sobie bliskich, oni mnie wysłuchają, ja wysłucham ich i nie marujcie z tego powodu, bo niejedni ludzie na tym świecie po prostu są sami jak palec i niestety, ale nie mogą liczyć na kogokolwiek. W związku z tym trzeba to dostrzec. Trzeba to zauważyć, że otaczacie się fajnymi ludźmi. A jeżeli do tej pory się nie otaczaliście, to jest szansa w tym tygodniu na to, żeby się zacząć takimi pozytywnymi osobami otaczać. No i co za tym idzie, też te swoje wibracje podnosić. No dobrze. Wszystkiego co najlepsze, drogie bliźniaki. Ciekawy przekaz dla was. No i życzę naturalnie spełnienia. Dzięki. Hej. Do następnych czytań. No dobrze, a ja witam serdecznie, zapraszam wszystkie raki. Cześć raki na czytaniu ogólnym tygodniowym. Słuchajcie, dzisiaj trochę zmieniamy format, bo jak do tej pory te tygodniówki to były trzy karty, plus tam karta emocji. Dzisiaj jest taki ogólny rozkład tego, co ewentualnie może was spotkać w tym tygodniu, więc sprawdźmy to, nie przedłużając raki, co dla was. Proszę. Zawsze mi wypada ten wisielec, to mam, to się to tak zawieszam. Dobrze. Z czym to może być związane? Wiecie co, ja bym nawet powiedział, że to jest takie odwieszenie. Że to jest tak jakby wasza energia gdzieś wisiała, nie mogliście z czymś ruszyć, nie mogłyście z czymś ruszyć. Było jakieś niezadowolenie, a teraz jakby stawiacie na siebie, stawiacie siebie na piedestale, bo ta dziewiątka pentakli o tym mówi, że to nie jest egoizm, to po prostu jest coś na zasadzie tego, że jakby rak rozumie, że musi sobie bardziej dogodzić. Dosłownie. I dogadza sobie. Bo jest też cesarz obok, co za tym idzie, od razu poczujecie wyższą energię, lepszą energię, odwiesicie coś, czego nie mogliście zrobić, z czym sobie nie mogliście poradzić, to możecie za to się zabrać. To będzie dobry tydzień, będzie to bardzo produktywny tydzień, więc bardzo dobry tydzień na to, żeby to, co stare i jeszcze gdzieś wisi, zacząć powoli rozwiązywać. No właśnie, bo to przyniesie w pełni spełnienie, masło maślane. To przyniesie po prostu satysfakcję, radość. Też w domu, w rodzinie bardzo pozytywnie tutaj, bo jakby nawet być może ktoś z twoich bliskich czekał na to, żebyś ty troszkę bardziej zadbał o siebie i on to zauważy, dostrzeże. Jeżeli to jest osoba, która darzy ciebie szczerą miłością, szczerym uczuciem, szczerą miłością, no miłość jest jedna, więc sama w sobie jest szczera. Też niepotrzebnie to dodałem. No to po prostu będzie się ta osoba bardzo cieszyć z tego powodu, że ty do swojej energii wracasz, że ty wychodzisz z jakichś tarapatów, że ty wychodzisz z jakichś kłopotów, z jakichś smutków, że tobie się bardziej chce, jesteś bardziej produktywna, produktywny, tak?
I tak naprawdę tym samym ta piątka buław, no to tutaj mi bardziej wskazuje na to, że na dwa razy bym to interpretował. Pierwsza sprawa jest taka, że jakieś spory i kłótnie się kończą, a druga sprawa jest taka, że ty jesteś w tej jakby takiej swojej energii i też troszkę na to uważaj, bo możesz czasami zbyt pewnie się poczuć. Albo na przykład coś niepoprawnie odebrać drugą połówkę. Że jak to jest możliwe, że ty się cieszysz, że ja jestem w swojej energii? To jest niemożliwe. Ty tutaj, ty coś knujesz. Nie miej takiego podejścia. Wiesz, drogi raku, droga pani rak. No i na spodzie mamy cesarzową, więc tak jak powiedziałem wcześniej, to powtórzę, to jest bardzo dobry tydzień na to, żeby odrabiać zaległości, żeby zarabiać pieniądze, żeby stawiać na siebie, żeby stawiać na swój samorozwój, rozwijać się poprzez to. No i nadrabiać zaległości. Po prostu wiecie co, tak w dużym skrócie to można powiedzieć, że gdzieś zawisłaś, a teraz będzie idealny czas na to, żeby po prostu wrócić do energii i zrobić sobie porządki w życiu. I zabrać się za te zaległe sprawy i tak dalej, tak? No i fajnie i bardzo dobrze, bo o to właśnie chodzi. Tylko tak jak mówię, no taka mała podpowiedź i wskazówka, żeby czasami się nie zapędzać, bo ta piątka w tym pięknym układzie, ta piątka była no troszkę tak delikatnie wyprowadza tutaj z rytmu i czasami może powodować jakieś drobne sprzeczki, drobne kłótnie, ale raczej też wychodzicie tutaj z tego obronną ręką i tak jak mówię, jeżeli ktoś będzie się cieszył z tego, że ty wracasz do swojej energii, że jesteś bardziej produktywna, produktywny, to ty to doceń, a nie szukaj intrygi w tym wszystkim, bo nie tędy droga. Dobrze, drogie raki, no to was może czekać w tym tygodniu. Ja życzę pięknego tygodnia i naturalnie do następnych czytań. Do usłyszenia. Hej. Dobrze, ja witam serdecznie, zapraszam wszystkie lwy. Cześć lwy na czytaniu tygodniowym. Słuchajcie, dzisiaj zmieniamy koncepcję, nie ma żadnych trzech kart, tu z karty emocji, jest po prostu taki ogólny rozkład i to, co najbardziej prawdopodobne, to wam tutaj przekażę, co ewentualnie może się wydarzyć dla was w tym tygodniu. Zapraszam wszystkie lwy i lwice na czytanie tygodniowe. Co dla was? Sprawdźmy to. Wow. Czujecie miłość, czujecie, że macie bardzo dobre osoby przy sobie, jeżeli jesteście osobami samotnymi, to wysoce prawdopodobne, że jest to możliwość rozpoczęcia nowej drogi, czyli poznania kogoś, kto faktycznie może kochać, może dać miłość, tylko uwaga, no bo standardowo na początku jak to jest, no mamy motyle w brzuchu, pewnych rzeczy nie zauważamy, ale ja nie mówię też, żeby tutaj od razu być bardzo wnikliwym i mieć umysł analityczny, bo miłość nie polega na analizowaniu, to już jest zupełnie osobny element, miłość po prostu jest. I faktycznie, albo możecie tutaj kogoś poznać interesującego, albo możecie jakby się na przykład pogodzić, jeżeli jesteście z kimś w jakiejś kłótni, tak? Z partnerem, z partnerką, albo z kimś z rodziny, ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co tutaj jeszcze dla lwów. Właśnie, zumiarkowanie. Jest takie poczucie, wiecie co, to jest też taka fajna, nowa, świeża energia, być może, która była wam potrzebna. Poczucie tego, że wszystko zaczyna mi się układać. I to jest coś też nowego, jakieś takie, jakieś nowe uczucie, jakieś nowe emocje, wy chcecie bardzo w to wejść i w to wchodzicie z łatwością, zresztą też polecam, bo karty sugerują, że można tutaj śmiało osiągnąć satysfakcję. I jeżeli jeszcze się zastanawiasz, bo może być coś takiego, że o, jestem fajnie, jest dobrze, wszystko ładnie, pięknie, tylko teraz pytanie, czy to nie jest czasami jakiś sen na jawie? Że jest trochę za dobrze i czasami mogą się tutaj właśnie, bo ta dwójka mieczy wypadła, czasami mogą się takie myśli pojawiać. Nie miej jakby oporów, wejdź w to, co przyjdzie do ciebie. Jeżeli ktoś wyciąga pomocną rękę, to doceń, to przyjmij, bo właśnie, bo to się może przerodzić w coś takiego, o czym tutaj mówi spód, czyli czwórka pucharów, że ktoś tę rękę wyciąga z tym pucharem, a ty tego jakby nie chcesz, nie dostrzegasz, nie widzisz, nie czujesz. Mówisz, że to jest niemożliwe. Dostrzesz. Zawsze jak ta czwórka pucharów wypada, to mi tak się to objawia na zasadzie tego, żeby coś dostrzec. Obojętnie, co by to nie było. I naprawdę ktoś ma szczere intencje. To jest osoba, która ma szczere intencje, a ty jakby możesz też troszkę bazować na swoich doświadczeniach z przeszłości i nie do końca chcieć w to wejść. Spróbuj. Naturalnie, jeżeli się po czasie będzie zawód, no trudno, ale to
to może być jakaś też fajna lekcja dla ciebie, która czegoś nauczy, a karty raczej pokazują, że jest to osoba spokojna, jest to osoba też, która chce tworzyć jakąś relację, więc wysoce prawdopodobne, że możecie kogoś tutaj takiego poznać, albo ewentualnie, jeżeli już jesteś w relacji, no po prostu pogodzić się i też przyjmijcie to, nie marudźcie tutaj, tak? Bo jeżeli ktoś sam zaproponuje zgodę, no to super. Do tego się cieszyć, tak? Zresztą to się raczej miło na sercu robi wtedy i tego Wam też życzę. Dobrze, drogie lwy i lwice, wszystkiego co najlepsze w tym tygodniu. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej. A ja witam serdecznie, zapraszam wszystkie panny. Cześć panny, na czytaniu ogólnym tygodniowym. Zmieniamy koncepcję, nie ma trzech kart plus karty emocji, jest taki ogólny rozkład i to co najbardziej prawdopodobne na ten tydzień to zostanie przeze mnie przekazane. Zapraszam panny, to dla was. Widzę takie troszkę delikatne zakłopotanie. Tutaj zadbajcie o sen, to jest bardzo istotne, żeby dobrze się wysypiać, bo może być ewentualnie z tym kłopot, ponieważ nie wiem, może macie nadmiar jakichś sytuacji stresowych, może zmieniacie na przykład pracę, zmieniacie miejsce zamieszkania, zmieniacie otoczenie, bardzo dużo się dzieje, nie wiecie już jakby w którą stronę iść, ale uwaga, bo macie przy tym wszystkim bardzo dużo energii i chęci do działania, więc żeby tę energię podtrzymać na dalsze tygodnie, to właśnie istotne jest to, żeby tutaj zadbać o swój sen, tak? Bo może być czasami coś takiego, że nawet jesteś zmęczona, zmęczony powiedzmy fizycznie, ale głowa cały czas myśli, cały czas pracuje i to nie daje spać. I wtedy się robi sytuacja taka no niezbyt pożądana, tak? Więc na to tutaj w pierwszej kolejności panny proszę zwrócić uwagę. No też wysoce prawdopodobne, że mogą to być jakieś takie decyzje związane z finansami, no bo mamy w końcu dwójkę pentakli i trzeba będzie bardzo umiejętnie w tym tygodniu gotówką zarządzać. Być może też w celu właśnie zmierzacie stabilizacji finansowej, bardzo chcecie to osiągnąć. No i tutaj będą jakieś takie wydatki, jakieś takie inwestycje, które właśnie w przyszłości mogą Was ustabilizować w emocjach. Na spodzie mamy kochanków i jeżeli poczujecie tę stabilizację, to poczujecie też to, że bardzo chcecie zmierzać w tę stronę i chcecie tego więcej, bo tak naprawdę kochacie to, co przychodzi. Pomimo tego, że nie jest to łatwe, że jest trochę takich zawiłych sytuacji, krętych dróg, to wszystko jest w stanie się naprostować. Tylko trzeba przede wszystkim podejmować decyzję, nie odwlekać nic na potem. Więc jeżeli macie taką sytuację, że gdzieś trzeba jakąś decyzję podjąć, no to śmiało zapraszam do działania. Bo to jest dobry czas na to, żeby działać. Tak? I bardzo tutaj zadbajcie o sen. I tutaj, tak jak mówię, no to jest jakiś wybór na tle finansowym. Bo jest ta siódemka pucharów obok te pentakle, które symbolizują o tym, że trzeba dokonać, a ty masz tak dużo wyborów. Nie wiem, może zmieniasz pracę na przykład. I ty nie wiesz, w którą stronę iść. To na chwilę sobie odpuść. Daj sobie 24 godziny. Podobno przez 24 godziny można bardzo dużo w życiu zmienić. Jeżeli się odpuszcza, tak? Że odpuszczamy sobie na cały dzień jakąś sytuację, no i potem jakby rozwiązanie przychodzi samo, intuicja podpowiada. Oby tak u Was było. Tego Wam życzę, drogie panny. Wszystkiego co najlepsze w tym tygodniu. Bardzo interesujący tydzień i też bardzo intensywny. Dlatego jeszcze raz powtórzę, zadbajcie o to, żeby się wyspać, bo będzie tutaj naprawdę dużo pracy. Ale będzie się opłacało. To prowadzi do stabilizacji, do spełnienia, do zadowolenia i też jakby do poczucia tego, że miejsce, w którym jestem, jest mi przeznaczone, bo lubię, nawet kocham to, co robię. Pozdrawiam. No i naturalnie do następnych czytań, panny. Do usłyszenia. Hej. No dobrze. A ja witam serdecznie, zapraszam wszystkie wagi. Tak. Na czytaniu ogólnym tygodniowym. Dzisiaj zmieniamy format. Słuchajcie, nie ma już trzech kart i karty emocji, tylko jest po prostu tarot. I najbardziej prawdopodobna wersja, jaką ujrzę, zostanie przekazana, tak? No i zobaczymy, co tam dla Was w tym tygodniu wagi. Zapraszam.
Okej. Wiecie co? Powiem tak, to jest bardzo mocna praca nad samym sobą, nad samą sobą, żeby iść ku lepszemu, żeby się udoskonalać. Też wysoce prawdopodobne, że ktoś jakby doceni wasze trudy i wasze starania, bo mimo tego, że czasami, i to jest ciekawe, bo tutaj mamy taką mieszankę, z jednej strony mamy siłę, gdzie mamy dużo siły, gdzie no, jak sama karta wskazuje, że nieskończenie dużo, jak ten symbol nieskończoności pokazuje tutaj, jest tej siły, a z drugiej strony już możecie być troszkę dobici, możecie troszkę nie widzieć wyjścia z rozwiązania i będą na pewno w tym tygodniu, ostrzegam, będą się pojawiały sytuacje, które będą wymagały wysiłku. Obojętnie czy to fizycznego, czy umysłowego, ale będą takie sytuacje się pojawiać i co ciekawe, waga może sobie dać z tym radę świetnie, naprawdę. Tylko musicie walczyć do końca, właśnie. Walka do końca jest bardzo istotna, bo wy pokonacie swoje problemy. O tym mówi siódemka buław. Wy pokonujecie swoje problemy, przeskakujecie je. Wy bardzo dużo energii w coś wkładacie i bardzo dużo sytuacji może wam się rozwiązać w tym tygodniu. Albo jakby przyjdzie taki ogólny, jak to się mówi, obraz danej sytuacji, tak? Właśnie. I finalnie pod koniec tygodnia sobie waga powie, a, było warto. Powalczyłam, było warto, jest wypełnienie w emocjach, jest spokój, jest też doświadczenie czegoś nowego, no i przede wszystkim pokonanie przeszkód. Więc tak jak mówię, bardzo intensywny i interesujący tydzień dla Was, ale świetnie sobie ze wszystkim poradzicie. I bardzo istotna uwaga, jeżeli masz coś do zrobienia w tym tygodniu, jeżeli wiesz, że będzie coś do zrobienia, to Ty tego nie odkładaj na potem, tutaj nie można czekać, bo Wy będziecie w takiej energii, że i będzie dużo sił, i będzie chęci do działania, pomimo tego, że czasami już będzie jakieś takie dobicie. Może być bardzo duża huśtawka nastrojów, ale finalnie koniec tygodnia będzie dla Was bardzo, bardzo udany. Więc tutaj walka od samego początku do końca. Nie zniechęcać się, nie poddawać się, obojętnie co to jest, obojętnie z czym się mierzycie, zróbcie to jak najlepiej. Dajcie z siebie 100%. Pomimo tego, że już czasami może brakować, ale to nic. Dasz radę. Dosłownie, pokonywanie przeszkód ku spełnieniu w emocjach. Tak to widzę. Coś na tle emocjonalnym tutaj bardzo mocno mi bazuje to czytanie. Tak? No i dobrze, wagi. Z tym Was zostawiam. Wszystkiego co najlepsze. Do następnych czytań. Do usłyszenia. Hej. A ja witam i zapraszam serdecznie wszystkie skorpiony, cześć skorpiony na czytaniu tygodniowym Tarota. Zobaczymy, co tam dla Was. Słuchajcie, zmieniamy format czytań. Nie ma już trzech kart, kart emocji. Jest taki ogólny rozkład z Tarota i to, co najbardziej prawdopodobne, zostanie przeze mnie przekazane. Tak informuję wszystkie znaki zodiaku, więc Was naturalnie też. No i zobaczymy, co w tym tygodniu dla skorpiona. Zapraszam. Dobrze. Gdzie tak pędzisz? Gdzie się tak spieszysz? Po co? No wiecie co, bardzo mocno mi tutaj podkreślają się karty na to, że będziecie się skupiać na pracy, będziecie się skupiać na tym, czy miejsce pracy, w którym jesteś, jest dla ciebie dobre, czy jakby nie potrzebujesz czegoś nowego. Nawet mogą przychodzić jakieś, może nie propozycje, bo jeżeli jesteś człowiekiem, który jakby niespecjalnie szuka pracy, no to ona do ciebie sama nie przyjdzie, no trzeba zacząć jej szukać. Ale jakby może gdzieś przejrzysz jakąś propozycję i ona się tobie spodoba i tak tutaj się będzie takie wahanie, czy pójść na tę rozmowę na przykład kwalifikacyjną, czy też nie. Tylko uwaga, żeby tutaj nie było tej porywczości, bo ona może troszkę was wyhamować. No właśnie. I nadal jest takie zastanawianie się, tak? Tutaj trójka, która mówi, że jesteś na horyzoncie, zrób krok, żeby pójść ku temu, a potem mamy w następstwie dwójkę, która mówi o tym, że no niby mam jakiś, powiedzmy, jasny ogląd sytuacji, ale ja cały czas stoję i się tak troszkę zastanawiam. Druga dwójka tutaj wychodzi, siódemka była, więc pokonacie przeszkody, jakie będą w tym tygodniu na Was czyhały, jeżeli takowe w ogóle się pojawią. Tylko tak jak mówię, że ja tutaj taki troszkę chaos widzę i bardzo proponowałbym wszystko sobie dobrze na ten tydzień zaplanować.
O właśnie, jeszcze na dodatek na końcu mamy diabła na samym spodzie, który symbolizuje też ewentualnie jakąś pokusę. I to jest bardzo istotne, żeby temu nie ulegać, bo wy możecie zboczyć z właściwej drogi, z właściwej ścieżki. Czyli na przykład może być sytuacja typu, już coś mam, jakby to powiedzieć, jasne, już chcę iść w to, a nagle coś mnie cofnie, coś mnie złapie, coś mi powie, nie, nie pójdziesz w tamtą stronę i ty ulegasz jakby tym pokusom. Być może też namiętności czyjejś osoby ewentualnie. Uważać na takie rzeczy, na takie aspekty, bo to będzie bardzo wytrącać z równowagi. A jakby dla Was w tym tygodniu priorytetem po tych kartach widzę, że jest opanowanie kwestii związanej z Waszą pracą, z miejscem Waszego ewentualnie zamieszkania i jakby ustabilizowanie się, troszkę wyhamowanie, troszkę opanowanie tego chaosu. A tylko i wyłącznie możecie sobie dodać, dołożyć, jak to się mówi, do pieca tym diabłem. No, no nie lubię tej karty, ktoś mi tutaj pisał, że jest fajny, bo mówi prawdę. No. Nie wiem, kiedy diabeł prawdę mówi, no ale okej, no dobra, no, no może to dla kogoś być fajna karta, tak? I ja to jak najbardziej rozumiem. Także drugie skorpiony, uwaga tutaj, tak? Zero pośpiechu, bo pośpiech nie jest naturalnie wskazany. Wszystkiego, co najlepsze w tym tygodniu, no i do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam Was, hej! Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam wszystkie strzelce. Cześć strzelce na czytaniu ogólnym tygodniowym. Słuchajcie, dzisiaj mamy troszkę zmianę formatu informacyjnie, ponieważ zawsze były jakieś trzy karty, tam karta emocji, teraz po prostu jest ogólny rozkład i to, co najbardziej prawdopodobne z kart zostanie przeze mnie przekazane. Więc zapraszam strzelce na tygodniówkę. To dla Was. Gdzieś ta energia pójdzie, ale gdzie, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, wy możecie, prawdopodobne jest na przykład jakiś wyjazd, jakaś delegacja ewentualnie, albo na przykład wyjazd z rodziną. Poczucie tego, że jest obok ktoś, kto daje mi satysfakcję, albo ewentualnie jak już gdzieś wyjeżdżasz, jesteś sama, jesteś sam, to tutaj możesz poznać kogoś takiego, kto po prostu trochę będzie tak czarował. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo pokazuje się ta, tutaj jest księżniczka pucharów, to jest odpowiednikiem pazia pucharów w tarocie klasycznym. W związku z czym strzelce jakby poczują powiew takiej świeżości, też wysoce prawdopodobne, że ktoś zaprosi na randkę, zaprosi na miłe spotkanie, na kawę i to będzie dla Was na korzyść, na plus, jak najbardziej, tak? Tutaj jeszcze mi się pokazują jakby, że po tych wydarzeniach, o których przed chwilą mówiłem, może się pojawić taki delikatny mętlik w głowie. Co z tym dalej zrobić? Czy wchodzić w tę relację? Czy wybrać się ewentualnie na drugie spotkanie? No to wy już musicie wiedzieć i czuć, co jest najlepsze. Ale no jakby podejmujcie jakąś decyzję, ponieważ no nie można też za długo zwlekać, tak? Bo potem może być zawieszenie totalnej energii i może być rozpad czegoś. Więc jeżeli faktycznie jesteś osobą, która chce kogoś poznać, jeżeli jesteś sama, sam, jeżeli jesteś z kimś i coś się wypaliło i też chcesz kogoś poznać, to pamiętaj o tym, żeby najpierw zakończyć to, co jest obecne, bo nie robi się inaczej. Już się nie będę tutaj rozgadywał w tym temacie. Autopsja. I nie, nie, że ja. I teraz bardzo istotnym elementem jest to, że tutaj może być jakieś zauroczenie. Może być jakaś fajna randka, jakieś sympatyczne wyjście, jakiś sympatyczny wyjazd, a potem jakby. Ale mimo to się na tym zakończy. I ty nie będziesz chciał więcej, nie będziesz chciała więcej. I teraz pytanie, czy. Znaczy, może nie, że nie będziesz chciał, nie będziesz chciała, ale nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedziała, jaką decyzję podjąć. I poprzez to ty tę energię zawieszasz, a ta osoba na przykład może się już rozmyśleć. Rozmyślić, przepraszam. Ponieważ stwierdzi, że. No, fajnie byłoby wyjść następny raz się spotkać, tak? I to niekoniecznie musi być jakieś zobowiązujące, a ty możesz mieć taką wizję w głowie, że on już chce, ona chce czegoś więcej. Nie. To tutaj bez takich właśnie, bez takich elementów, to jest po prostu zwykłe wyjście niezobowiązujące, tak? Gdzieś. Jakaś taka drobnostka, bo raczej paź mówi o takich rzeczach mniejszego kalibru. No dobrze, strzelce, interesujący ten tydzień. Zostawiam Was z tym i niech się dzieje. Pozdrawiam, do następnych czytań. Hej.
Dobrze, ja witam serdecznie i zapraszam wszystkich koziorożce. Cześć, mój znaku zodiaku, co tam w tygodniówce dla Was? Koziołki, dzisiaj sobie zmieniamy format, ponieważ zawsze były jakieś tam trzy karty i jedna karta emocji. Teraz zrobimy zupełnie inaczej, czyli po prostu robimy na zasadzie ogólnego rozkładu tarota i to, co najbardziej prawdopodobne, to Wam przekazuję. Wyszedłem z takiego założenia, że tydzień w naszym życiu to jest i tak mało, w związku z czym nie mam tutaj co się specjalnie rozgadywać, a przekazać jakąś taką konkretną informacje, z czym ewentualnie możecie się zmierzyć w tym tygodniu, w związku z czym nie przedłużam, tylko zapraszam. Koziorożce. Moich ludzi. Dobra, zaczynamy. Co dla Was? Jakby denary nie wypadły, ojej, to byśmy nie byli sobą, nie? Słuchajcie, bardzo piękne czytanie, na razie się zaczęło fajnie, jeszcze tego nie skończyłem, ale powiem tak. Ktoś zauważy, wysoce prawdopodobne, że w pracy, no bo tak mi tu posypało denarami, że w pracy ktoś zauważy Wasze szczere chęci, Wasze zaangażowanie w pracę. Ktoś może dać Wam podwyżkę, ktoś może dać Wam awans. Możecie na przykład sprzedać jakiś produkt, który właśnie przyniesie Wam satysfakcję. Jeżeli na przykład przymierzacie się do kupna, znaczy przepraszam, do sprzedaży domu, mieszkania, no to też to jest dobry czas i też możecie to mieszkanie spieniężyć. I potem poczujecie taką radość, taką ulgę, taką beztroskę i poczujecie jakby, że energia wraca na właściwe miejsce, na właściwe tory. I wszystko jest jak najbardziej w porządku. Będzie też powód do celebracji z tego tytułu. Ale to tak jak mówię, no gdzieś coś, jakaś operacja związana ze sprzedawaniem czegoś, z awansem, z podwyżką i tak dalej, i tak dalej. I właśnie z inwestowaniem też koziorożec będzie miał potem powody ku temu, żeby troszkę sobie to poświętować dokładniej też. No właśnie, mówiłem o mieszkaniu, mamy czwórkę buław. Co Wy tam sprzedajecie? W co Wy tam inwestujecie? Mówcie tutaj w komentarzach, nie, no śmieję się. Fajny tydzień. Takie, wiecie, no powiedziałem, że to jest coś, co może być najbardziej prawdopodobne. Zupełnie jakaś taka też nowa droga dla Was, więc wysoce prawdopodobne, że tu będzie awans. Bo trójka pentakli, karta początkowa, o czym mówi? Trójka pentakli mówi o tym, że Wy prezentujecie swoje talenty przed osobami, które są wyżej. W danej firmie, tak? Powiedzmy, u danego pracodawcy, gdziekolwiek. I ktoś na przykład może to zauważyć, może to kupić, może zainwestować w Ciebie więcej. Może dać Tobie awans, dać Tobie podwyżkę, może Ciebie w jakikolwiek sposób doszkolić. I Ty właśnie zyskasz z tego tytułu satysfakcję, spełnienie, no i profity związane głównie z finansami. I poczujesz też taką bardzo fajną energię, bo to było potrzebne. Po prostu ktoś zauważa Twoje starania, przepraszam, ktoś to docenia, tak? No i fajnie, drogie koziołki. Krótko i na temat. Życzę Wam tego, żeby ten tydzień był dla Was jak najbardziej piękny, jak najlepszy i jak najwięcej słońca, żeby w nim było. Pozdrawiam i do usłyszenia na następnych czytaniach. Dzięki. Hej. Dobrze, witam serdecznie i zapraszam wszystkie wodniki. Cześć wodniki, na czytaniu ogólnym tygodniowym. Słuchajcie, dzisiaj sobie zmieniamy koncepcję. Ta tygodniówka pojawiła się po przerwie od tygodniówek i pojawiła się zmieniona. Nie ma trzech kart plus karty emocji, jest ogólny rozkład z samego tarota i to, co najbardziej prawdopodobne w tym tygodniu, to ja Wam po prostu przekazuję, co ewentualnie może się wydarzyć. Więc zapraszam na to czytanie. To dla wodników. O, wiecie co? To jest takie, jak dla mnie to jest rozpoznanie prawdy. Bo ktoś albo coś, czyli albo jakiś człowiek, albo jakaś sytuacja zabierała Wam energię. Okradała Was z energii dosłownie. Wysysała Was z Was energię i Wy to zaczynacie zauważać, zaczynacie stawiać siebie na piedestale i swoje potrzeby i mówicie, że tak dalej być nie może, bo ja muszę mieć spokój w emocjach. Ja muszę mieć radość. Nie po to tutaj jestem, żeby się smucić całe życie. I to jest bardzo dobre. I to jest bardzo fajne podejście. I to jest też taka nowa energia, którą będziecie zmierzać. Która będzie Was prowadzić być może no ku czemuś lepszemu właśnie. I to jest też, wiecie co, powiem szczerze, może być ewentualnie rozstanie, ale jeżeli będzie to rozstanie z drugą połową, to będzie to rozstanie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ktoś Was na przykład zdradzi, wysoce prawdopodobne, że może wyjść coś takiego. I jeżeli ktoś, nie wiem, nie darzy Was zaufaniem albo bardzo mocno się pokłócicie i wyjdą fakty, które no wyjść już powinny dawno, ale a były na przykład ukrywane, ale pamiętajcie, że to będzie z korzyścią dla Was. I jeżeli faktycznie spotykamy się, i teraz tak do wszystkich mówię, do samego siebie też,
z kim nie czujemy chemii, no to nie ma sensu tego na siłę ciągnąć. Jakby wy też to zrozumiecie, to, ale to jest takie ogólne czytanie, więc wysoce prawdopodobne. Może to być jakaś taka osoba, tak? Może to być jakaś taka sytuacja, która po prostu jest niepożądana, którą trzeba zmienić i wy się za to zabieracie, właśnie jest sąd ostateczny, czyli korzyści dla was. Umarli, powstają z grobów, wy wracacie do swojej energii, czujecie, że wszystko jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie, na spodzie paść pentakli z korzyściami dla was. Na przyrodzie, to by ktoś mógł pomyśleć, o widzisz, nie ma intercyzy, to mamy to ja mam korzystne warunki, nie? No też tak może być, dlaczego nie? Ale nie życzę nikomu takich rzeczy, tylko tak jak mówię, jeżeli faktycznie do czegoś takiego dojdzie, to wiedz, że nie możesz być osobą na siłę, która nie chce dla ciebie dobrze, która jest ewentualnie tyranem, jeżeli taka osoba jest i tak dalej, i tak dalej. Tak? Sytuacja też jakaś taka może być, że na przykład ty dojdziesz do wniosku, że robiłam albo robię coś źle i coś trzeba pozmieniać. I właśnie zabierasz się za te zmiany, ten tydzień też będzie dobrym właśnie czasem na wszelkiego typu zmiany. Żeby po prostu dojść do swojej optymalnej energii i normalnie po prostu najzwyczajniej w świecie, normalnie w społeczeństwie funkcjonować. Dobrze wodniki, ja was tym krótkim i treściwym przekazem zostawiam, życzę udanego tygodnia. No i do usłyszenia na następnych czytaniach. Dziękuję, hej. No dobrze, ja witam serdecznie i zapraszam ostatni znak zodiaku, przepraszam, jakim są? Naturalnie ryby. Ryby, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy zmianę formatu, bo tygodniówka pojawiła się w końcu po długiej przerwie, chyba 2-3 tygodniowej. I teraz mamy tak, nie ma trzech kart, nie ma kart emocji, jest tylko i wyłącznie tarot. Jest tych kart więcej i najbardziej prawdopodobny przekaz, czyli to, co może się ewentualnie u was wydarzyć, wam przekazuje. Dobrze rybki, zaczynajmy. Co dla was zapraszam w tym tygodniu nadchodzącym? No kuj, żelazo, pokój gorące, dużo pracy. Ryby się biorą za jakąś pracę i za pracę, którą kochają, bo wy jakby zrozumiecie i wiecie, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to, co ja lubię, to, co ja robię, to ja kocham. Zarazem, dosłownie. I tutaj też na przykład sobie troszkę popracujecie, żeby sobie powiedzmy w weekend odpocząć. Będzie na to czas, żeby w weekend popatrzeć na to, jak ja dobrze funkcjonuję, że jak ja fajnie sobie zbieram, no dosłownie, ojej, dwa razy, podwójnie. Bo cesarz i cesarzowa, zbieranie zbiorów, jakieś profity związane z finansami jak najbardziej, wykuliście, wykuwacie i będziecie dalej wykuwać piękne czytanie, do tego wszystkiego jest gwiazda, czyli taki spokój w emocjach, stabilizacja, wypełnienie emocjonalne. No, coś pięknego się wam szykuje. Czyli tak jakby taki ogólny przekaz, w tygodniu bardzo intensywnie pracujecie i wykuwacie te denary, żeby potem na weekend po prostu się tym cieszyć. Być może jakiś krótki wyjazd też będzie, jakaś taka przerwa, jakieś miłe spotkanie, w miłym towarzystwie spędzony czas. Takie sytuacje do was będą przychodziły w tym tygodniu, takich sytuacji właśnie wam życzę, bo wy idziecie ku gwiazdom, czyli ku po prostu spełnieniu, ku własnej satysfakcji, tak? Rybka naprawdę ma piękny tydzień przed sobą. Czy ja tutaj coś muszę dodawać? Myślę, że niespecjalnie. Działajcie! Działajcie i jeszcze raz działajcie. Wszystkiego, co najlepsze, ryby. Pozdrawiam, życzę oczywiście wam dobrego tygodnia. No i do następnych czytań, mam nadzieję. Do usłyszenia. Hej, dzięki.